Wraz z nami Bartłomiej Wasiluk w Resovia TV. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Wracasz do gry po dość długim rozbracie z piłką nożną. Było to wszystko spowodowane Twoją kontuzją. Powiedz, jak czułeś się na boisku podczas spotkania z Arką Gdynia? No, cieszę się bardzo na pewno, że wróciłem już do zdrowia. Tak naprawdę po dwóch kontuzjach, jedna gdzieś tam poprzedziła drugą, ale jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w 100% zdrowy i na pewno bardzo cieszy to, że dostałem szansę wystąpienia w ostatnim meczu. Powiedz mi, czy taki powrót w bądź co bądź trudnym momencie dla drużyny determinuje jeszcze bardziej zawodnika? No myślę, że tak, bo ostatnie wyniki na pewno nie napawają optymizmem i to na pewno jest ciężkie, ale krok po kroku trzeba robić swoje, żeby też wrócić do pełnej dyspozycji i pomóc w 100% drużynie. Wśród kibiców przeważa opinia, że w meczu z Arką Gdynia można było sięgnąć po coś więcej. Powiedz, czy ty również podzielasz tę opinię? Jak najbardziej. Uważam, że ten mecz mogliśmy na pewno zremisować. Tak jak ostatnie mecze pokazały, bardzo, bardzo często tracimy te, że tak powiem, głupie bramki, bardzo proste. Musimy się tego wystrzegać i w najbliższym meczu poprawić to i wygrać ten mecz. Wasyl, powiedz, jak to zrobić, żeby to wszystko, co przepracowane w tygodniu, wszystkie jednostki treningowe, wasze zajęcia, do których podchodzicie bardzo rzetelnie i sumiennie, żeby to wszystko można było w końcu przełożyć na poczynania boiskowe w dniu meczowym, bo czasami faktycznie jest tym problem. No tak, na pewno uważam, że to bardzo dużo też siedzi w głowie. Trening treningiem, mecz meczem, to są bardzo dwie różne rzeczy. No, bardzo ciężko pracujemy w tygodniu, żeby to wszystko przełożyć na mecz. Tak naprawdę nie wiem, czym to jest spowodowane. Na pewno musimy wystrzegać się, tak jak powiedziałem już wcześniej, bardzo tych prostych błędów, zagrać na zero z tyłu i jakoś tam sytuację na pewno w meczu będziemy mieli i ją musimy wykorzystać. Kolejny nasz rywal to Miedź Legnica, która w poniedziałek zremisowała z ekipą z Nicza 1-1 w Pruszkowie. Szykuje się spotkanie również z trójką byłych zawodników Resovii, którzy w poprzednim sezonie reprezentowali nasze barwy. Powiedz, czy ten fakt wpłynie na to, że jeszcze mocniej, dogłębniej będziemy w stanie przeanalizować swojego piątkowego rywala? Oglądałem ten mecz Miedzi ze Zniczem. Uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo dobry zespół, ale nie ma rzeczy niemożliwych. My tam nie jedziemy na wycieczkę. Jedziemy tam z zamiarem wywiedzenia trzech punktów. A jeśli chodzi o chłopaków Rubena, McDiego i Antona, no to są bardzo ważne postacie Miedzi Legnica i uważam, że to oni będą chcieli się też pokazać Resovii, że po prostu są w dobrej formie i będą chcieli po prostu wypaść jak najlepiej. Sztuka wychodzenia z opresji to jest, myślę, termin, który niestety przylgnął do nas bardzo mocno. Nie inaczej jest teraz. Jesteśmy w strefie spadkowej. Właściwie otwieramy tę strefę i zapewne najwyższy czas, aby zacząć ze wszelkich sił stamtąd się ewakuować. Na pewno bardzo chcemy i każdy doskonale wie, że z nie z takich sytuacji wychodziliśmy obronną ręką i wierzę w to bardzo, że po prostu te najbliższe mecze pokażą i wrócimy po prostu na właściwe tory. Będziemy w każdym meczu punktować. Tak jak powiedziałem, ja bardzo w to wierzę i mam nadzieję, że nie będziemy czekali do ostatniej kolejki w drugiej rundzie, tylko po prostu teraz musimy punktować i uciekać z tej strefy spadkowej. Spotkanie Miedź Legnica Resovia w piątek o 18:00. Gdzieś na pewno daleko na horyzoncie również pojedynek Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok. Na pewno ciężko o tym teraz więcej rozmawiać, kiedy no właśnie, liga jest absolutnym priorytetem. Dla nas każdy mecz jest ważny i nie ma co tutaj patrzeć, czy to jest liga, czy to jest puchar. My jesteśmy zawodowcami i chcemy każdy mecz wygrywać. Skupiamy się
na tym najbliższym meczu, a potem będziemy skupiali się na Pucharze Polski z Jagiellonią Białystok. Wiadomo, że to przyjeżdża bardzo dobry zespół markowy z Ekstraklasy, więc będziemy, zrobimy wszystko, żeby pokrzyżować te plany w awansie Jagiellonii. No i rywal, który praktycznie, no jak sięgam pamięcią, dawno nie gościł w Rzeszowie. No ja na pewno nie pamiętam, śledzę i oglądam mecze tej Ekstraklasy i też wiem, że są, widać, w bardzo dobrej formie, więc tak jak mówię, jest to bardzo fajny mecz i zrobimy wszystko, żeby awansować do kolejnej rundy, ale myślimy o najbliższym meczu piątkowym z Miedzią. Tyle Bartłomiej Wasiluk, serdeczne dzięki za poświęcony czas. Dziękuję.